Maciej Zakościelny niedawno publicznie potwierdził zakończenie swojego związku z Pauliną Wyką, co stało się przedmiotem intensywnych spekulacji medialnych. Aktor, znany z tego, że zazwyczaj strzeże swojej prywatności, postanowił przerwać milczenie i udzielić wywiadu na temat swojego życia osobistego kropka w rozmowie z Łukaszem. Knapem w ramach podcastu, zakościelny przyznał, że nie jest już w związku ze swoją dotychczasową partnerką. To wyznanie potwierdziło doniesienia prasy, która zauważyła brak wspólnych zdjęć pary na mediach społecznościowych, co zawsze było jednym z elementów zwracających uwagę fanów na kondycję związku. Maciej zakościelny jest jednym z tych aktorów którzy starają się utrzymać swoje życie prywatne z dala od świateł reflektorów. Pomimo tego, troszczący się fani zauważyli, że coś się zmieniło, gdy aktor przestał udostępniać wspólne chwile z partnerką. Jego decyzja o ujawnieniu szczegółów rozstania w programie Łukasza Knapa wywołała duże zainteresowanie mediów i fanów.informacje o rozstaniu paru pojawiły się już wcześniej, jednak teraz Maciej zakościelny postanowił wyjawić, że ich drogi rozeszły się kilka miesięcy temu. Mimo tego, że para postanowiła zakończyć swój związek, utrzymują oni przyjacielskie stosunki ze względu na wspólne dzieci. To właśnie ojcostwo było tematem rozmowy w programie. Kiedy aktor potwierdził, że dzieli się opieką nad synami z byłą partnerką, kropka, rozstanie było decyzją. Która, zdaniem zakościelnego, była najlepszym rozwiązaniem dla wszystkich zaangażowanych. Choć nie mieszka już razem z matką swoich dzieci, aktor podkreślił, że utrzymują oni dobry kontakt i wspólnie dbają o dobro synów. Mówiąc o telewizji, której sam nie ogląda, zakościelny zdradził, że synowie spędzają czas na oglądaniu programów w weekendy, gdy są u niego.